Idziemy dzisiaj na wycieczkę na cztery wyspy, aczkolwiek mnie się pomyliły godziny i trochę jest na wariackich papierach. A buzi? Okay. Idziemy. Pa, pa, tatuś. Chodźcie. Myśleliśmy, że wycieczka zaczyna się o 9:00 i miałam jeszcze dużo czasu, wszystko zaplanowane. Wstałam o 6:00, myślę sobie o 7:00, obudzę dzieci o 8:00, no i pukanie do drzwi, przyszedł pan od taksówki, a my wszyscy jeszcze śpimy. No więc zaczęło się szybkie ubieranie i przygotowywanie na wycieczkę. No i 15 minut później ja i piątka dzieci jedziemy na wycieczkę. Charlotte zostaje w domu, ponieważ wczoraj troszkę źle się czuła. Jest troszkę osłabiona, więc nie chcemy ją niepotrzebnie ciągać ze sobą. Wow, nice taxi tutaj. Dzisiaj jedziemy w prawą stronę, czyli w dół wyspy, na południe. Właśnie zbliżamy się do starego miasta Koh Lanta, w którym jeszcze nie byliśmy. Im bardziej na północ się udajemy tej wyspy, tym więcej tu się dzieje. Są otwarte stragany z różnego rodzaju jedzeniem. Od rana widzę, że pakują ryby i robią różne inne rzeczy. Bardzo to jest interesujące. Też jest bardzo, różnią się tutaj domy od tych na południu. Tu są bardziej nowoczesne te domy, większe, wyglądają troszeczkę lepiej. Natomiast te domy na południu są naprawdę bardzo takie podstawowe i bardzo małe. Jak widzicie, za mną już jesteśmy na promenadzie takiej tutaj. Troszeczkę inaczej to wygląda. Gotowi na przygody. Poleję. Tutaj są różne rzeczy wykonane z plastiku i różnych innych odpadów, które oni tutaj na Koh Lancie bardzo zbierają. Widzicie? Z różnych papierków, kapsli, łyżeczek. Naprawdę przepiękne konstrukcje. Pan przykleja nam naklejki, żebyśmy było wiadomo, że zapłaciliśmy za wejście do Narodowego Parku Wodnego. Za wejście dorosły płaci 200 batów, a dziecko 100 batów. To pomaga im po prostu trzymać ten park w czystości i żeby po prostu mogli ludzie zwiedzać. Różni ludzie się tutaj zbierają, przygotowują do nurkowania, czekają na swoje łodzie. I tutaj jest taka jakby poczekalnia do wypłynięcia w morze. Żeby wejść na promenadę, która jest tam, widzę, że płaci się 20 batów, czyli 2 złote. Idziemy właśnie na promenadę. Zobaczcie, jakie to są naprawdę piękne rzeczy zrobione z różnych odpadów śmieciowych. Pan nam właśnie powiedział, że jak będziemy w wodzie, to powinniśmy mieć na sobie założone koszulki, nie ściągać ich do pływania, dlatego że jest ryzyko, że nas poparzy meduza. No, my nie jesteśmy na to jakoś szczególnie przygotowani, więc zobaczymy, czy w ogóle wszyscy będziemy pływać, czy będą się trochę bać dzieci. Tutaj idą piesi, tutaj jadą motorkami. Czyli jak widzicie, jest tutaj przejście. Mamy pana ochroniarza i nie każdy może wejść. Patrzcie, tam łódź jest przełup ten. Piracka jakaś. Aleksander, daj mi swój plecak. Dobra, idziemy teraz sobie promenadą, która wygląda tak. Tutaj jest to zatopiony statek, chyba atrakcja turystyczna. Morze dzisiaj wygląda brudno.
Zazwyczaj jest to czysta woda, ale to może jest to, że jesteśmy właśnie w centrum, gdzie to troszeczkę inaczej wygląda. Także tam są łódeczki. Pozwalam swoim dzieciom na bardzo dużą samodzielność i zazwyczaj same pakują się na takie wycieczki. I zazwyczaj tego nie sprawdzam, dopiero na wycieczce okazuje się, że na przykład ktoś czegoś nie zapakował. Dzisiaj właśnie wzięłam plecak Aleksandra i sprawdziłam, czemu on jest taki lekki. Okazało się, że Aleksander wziął plecak zupełnie pusty, nic tam nie spakował, więc... A kiedy pakowaliśmy się do wyjazdu, on również pakował swój plecak podręczny i myślałam, że zapakuje kilka zabawek i coś tam do czytania na przykład. Aleksander poszedł do swojej szafy i spakował 5 grubych bluz z kapturem, które teraz są nam zupełnie niepotrzebne. Okej. Łódka na nas czeka. Jest trochę większa niż te małe łódeczki, które są tam, ale będzie to interesujące przeżycie, bo tutaj nie ma żadnych zabezpieczeń. Ja już mi się robi słabo, jak to widzę. Chyba jedziemy tą czerwoną łódeczką. Guys, go slowly. Jedziemy na łódkę. Rybkami bardzo śmierdzi tutaj. Łódka jest interesująca. Zazwyczaj na niej jest dużo ludzi. Schody są w ogóle bardzo wysokie i ciężko mi nawet zejść po nich, bo moje kolana są takie, jakie są. Więc znowu tutaj dla ludzi z utrudnioną mobilnością może być ciężko. Okay. Wchodzę na tą łódkę. Nie jest łatwo, bo jest śliska. Mało jeszcze nie poślizgnęłam. Jest tutaj dach bardzo nisko. Mój plecak jest wysoki i nie mogę się tu wgramolić. Pan mi jeszcze nastawiał tutaj jakieś te wodę i inne rzeczy jako przeszkodę. Także interesujące. Okej. Siądę tak, żeby nie siąść na tym czubku butelki. To by było dosyć nieprzyjemne. Łódka jest zabezpieczona dla dzieci. Ma tutaj takie ściany boczne. Ma daszek. Pan siedzi na czubku i dyryguje, w którą stronę mamy jechać. No będzie to bardzo interesujące przeżycie dzisiaj, myślę. To ruszamy. Widzę, jak długi ma ten kadłub do sterowania. Aleksander ze swoim pustym plecakiem. A tutaj już płyniemy w morze, kochani. Pan daje nam kamizelki na wszelki wypadek, bo jedziemy w morze. Fale niesamowicie bujają. Powiem, że ja czuję się trochę niekomfortowo, wiedząc, że jesteśmy na morzu i że tu jest głęboko. Pan ma tutaj taką kierownicę, jak widzicie. A my płyniemy w morze. Co jakiś czas uderza tutaj fala wody. Okazuje się, że to nie zabezpieczenie przed dziećmi, tylko przed wodą. Bo naprawdę tu chlusta wodą morską. Jesteśmy coraz bardziej na otwartym morzu i coraz bardziej buja. Tam już widać jakąś wyspę. Fale pryskają wszędzie. Podskakujemy. Mnie się bardzo podoba.
dopiero w końcu dopływamy do celu naszej podróży, czyli do pierwszej wyspy. To nazywa się Kochuek. Na tej wyspie będziemy sobie trochę nurkować przez godzinę i patrzeć na piękne rafy koralowe i na rybki. Tak to wygląda tutaj, podpływamy do wyspy, która jest całkiem jak jedna wielka skała. O, w końcu moje uszy trochę odpoczną. Powiem wam, że podróż trwała godzinę i przez godzinę naprawdę, jeżeli ktoś jest nadwrażliwy na dźwięki, to takie huczenie jest naprawdę ciężkie do zniesienia. Tutaj są też inni ludzie. No i w ogóle piękne miejsce. Pan mówi, że wyspa nazywa się Kochia, nie Kochuek. Kochia. Tutaj ludzie, widzicie, właśnie sobie pływają. Trzeba się trzymać, bo jednak bardzo buja tą łódką i można się przewrócić lub uderzyć. Tutaj jest dużo łódeczek, można wskoczyć do wody. Woda jest czysta. O, nawet rybki, patrzcie, rybki są żółte. I pan mówi, jak ktoś chce iść teraz nurkować, to może. Chociaż nie wiem, czy nasze dzieci po tej wyczerpującej podróży będą chciały. Niezbyt dobrze się czują. Dzieci przygotowują się na nurkowanie. Tutaj zasada jest prosta. Po prostu wyskakujesz z łódki i idziesz zobaczyć rybki. Niestety Aleksander nie czuje się zbyt dobrze. Aleksander ogólnie ma chorobę lokomocyjną, więc zawsze jak podróżujemy, wymiotuje. Nie wiedzieliśmy, że ma chorobę łódkową. Napił się wody i niestety po prostu źle się czuje. Więc Aleksander zostaje w łodzi, a czwórka dzieci ze mną wyskakujemy. No jellyfish. Ha? No jellyfish. No jellyfish, good. Nie ma jellyfish, czyli nie ma meduz, możemy sobie popływać, a rybki są naprawdę super. Zobaczcie, jak blisko, żółte, czarne, takie tygrysie rybki. Ciekawe, jak to będzie. Niestety nie mam kamery wodnej i nie nagram wam tego, ale zakupię sobie taką, żeby następnym razem wam pokazać rybki. Wow! Gdzie Filip? Pierwszy za burtę wyskakuje Filip. Ciekawe, czy woda jest ciepła, czy zimna. Ciepłe? Wow, rybki są zaraz koło niego. Mommy, will the slide track, does it make you float? Wychodzi Zygi, odważny. Jak widzicie, mamy na sobie koszulki. Powinniśmy mieć na długi rękaw i najlepiej takie do nurkowania w plecaku. Do nurkowania koszulki i spodnie, ale jeszcze tego nie mamy, nie wiedzieliśmy. Na przyszłość musimy sobie takie zakupić. Jest i Zygi. Salty water, Zygi. Do not go? Jak? Właśnie wróciłam z nurkowania. Woda jest niesamowicie słona, ale jest no cudowne uczucie. Nigdy w życiu czegoś takiego nie robiłam, żeby nurkować z rurką i patrzeć na rybki. Wszystkie dzieci oprócz Aleksandra są też w wodzie i obserwują rybki. Cudowne uczucie, naprawdę. Ale żeby coś takiego zrobić, z takiej łódki, którą właśnie tu przypłynęliśmy, to trzeba mieć naprawdę dużą fizyczną siłę. Ponieważ samo wyjście z tej łódki po takiej drabince nie jest łatwe, a wdrapanie się z powrotem na nią to jest jeszcze bardziej trudne. Ja musiałam użyć siły rąk, podciągnąć się i jakoś pan mnie tutaj wciągnął. Drugi raz chyba już nie pójdę, bo to było dosyć ciężkie przeżycie. Gdzie te dzieciaki? O, tutaj jeden pływa. Tutaj jeden pływa. Niestety się aparat przegrzewa i muszę niewiele nagrywać.
Tam pływa drugi. Tutaj mamy piękne skały. Kocia. Pan mówi Kocia. Wyspa Kocia. Kocia. Otwarte morze. Jak się pływa, to te fale bardzo znoszą. Dzieciaki mają niezłą frajdę, to już tutaj widać. Pływanie w morzu z rurkami. Mnie też się bardzo podobało. Wycieczka, na której jesteśmy, nazywa się Wycieczka Czterech Wysp. O, Tosia wychodzi, to jeszcze wam pokażę, jak wychodzi. Idzie pływać. Tutaj pływa w pobliżu Filip. Wycieczek na cztery wyspy jest bardzo dużo. Oferuje je wiele tutaj biur podróży. A wycieczka ma taki oto program. Wyjazd o 8 rano, o 9 łódką płynie się do wyspy Kocaj. Aj, zapomniałam już, jak to się mówi. Tutaj się troszkę nurkuje. Zdecydowanie fantastyczne uczucia. Nigdy nie sądziłam, że spodoba mi się nurkowanie. Jednak weszłam jeszcze raz. Słuchajcie, woda jest bardzo słona. Jak dostanie się do oczu, to rzeczywiście bardzo piecze. Także na to trzeba uważać. Pierwszy kontakt z ustami to było bardzo słone. I wszyscy zaczęli pluć. Fajnie było? Widzieliśmy naprawdę różne stworki i rekiny wbrew pozorom mnie nie zaatakowały, chociaż bardzo lubią krew, ale są, no i jest niesamowite uczucie, dlatego muszę, Filip pokazywał mi różne żyjątka i zdecydowaliśmy, że na pewno kupujemy GoPro i następnym razem nurkujemy z kamerą, żeby pokazać wam, jak wspaniała jest podwodna rzeczywistość. Były różnego rodzaju ryby, niebieskie, zielone, czerwone, duże, małe, różnego rodzaju koralowce. Zygi widział rybę tak wielką. Metr długości. Widzieliśmy ławice ryb, bardzo dużo krabów, więc super! Właśnie dopływamy do następnej wyspy na Morzu Adamańskiej. Not Cage, Cave. Dopływamy właśnie do wyspy następnej. Jak widzicie, ona ma bardzo wysokie, skalne obrzeże. Tutaj łódeczki są turystów różnych. Na tej wyspie bardzo słynna jest jaskinia. Słuchajcie, tutaj jest bardzo dużo meduz, które właśnie pływają. O, przed chwilą skakały rybki z wody, było super. Tutaj widzicie tą meduzę? Więc chyba dzisiaj nie będziemy tutaj pływać. Z tej strony nie ma meduz, ale tam widzę przy brzegu jedną dużą, a tam ludzie pływają. Widzicie tą meduzę? Tam się przy brzegu chowa, a tam niedaleko pływają ludzie. Tu jest bardzo dużo małych rybek, ale trzeba być odważnym, żeby wejść do wody, bo jest bardzo dużo meduz. A my nie mamy długich tych.
Widzicie tą meduzę? Ci ludzie tutaj wszyscy praktycznie mają długie stroje. Długie? Tutaj są nie tylko duże meduzy, ale są też bardzo malutkie, takie bardzo niewidoczne, które właśnie przyuważyliśmy. Bałabym się tutaj pływać tak naprawdę. Dopływamy do lądu stałego. Myślę, że wszystkie dzieci będą zadowolone z tego, że na chwilę wyjdziemy na stały ląd. Woda jest krystalicznie czysta tutaj. Nie ma rybek, nie ma meduz. Wysiadamy. I don't have to have klapki if you don't want to. Wysiadamy na wyspę. Jest dużo bardziej gorąco niż na po prostu morzu otwartym. Jesteśmy na wyspie, która nazywa się Wyspa Kohai. Więc bardzo fajnie się nazywa. Idziemy zjeść jakiś lunch, zamówić sobie coś. Tutaj jest, zobaczcie jak pięknie. Bardzo malowniczo. Pan przygotowuje nam lunch, widzę. Mamy tutaj przygotowane curry, talerze. I jemy na tej niebiańskiej plaży. Bardzo fajnie na tej wyspie. Wyspa Kohai. Wyspa Kohai. Bardzo pięknie. Są tutaj bary. Można coś zamówić. Zamawiamy kokosy. Aleksander potrzebuje toaletę, a w związku z tym, że pytaliście, jak wygląda toaleta na plaży, w dżungli, to wam pokażemy. Tak wygląda toaleta. Wchodzi się na plażę do toalety. Toaleta zazwyczaj ma przy sobie wiadro i się taką nabierką spuszcza wodę. A tutaj się myje rączki po skończonym. Tutaj chyba jest nawet dla panów taka ciekawa toaleta. A w toalecie można spotkać takie oto zwierzątka. Podobno są one przyjazne, bo zjadają komary. Ale ciekawa jestem, czy są jakieś inne żyjątko tutaj. Pan mi właśnie próbował wytłumaczyć, że tam w morzu, zaraz wam pokażę, jest coś, co się nazywa dugong fish. Ja nie wiedziałam zupełnie, co to jest, ale poszukałam na internecie i już wiem. Spróbuję wam pokazać. Tam, gdzie jest tak ciemno na morzu, nie wiem, czy wy widzicie. Widzicie ten ciemny cień na morzu? Tam właśnie jest ta ryba, no znaczy to nie jest ryba, tylko jak to się nazywa po polsku, nie wiem. Zaraz sprawdzę. Ryba diugonia. Nigdy o takim czymś nie słyszałam. W każdym razie tam na morzu sobie siedzi ryba diugonia. A tak tutaj wygląda. Piękna, piękna plaża. Piękne, krystaliczne, czysta woda. Wysepki, a my tutaj będziemy jeść. Pan nam przygotował nam lunch i chce, żeby popłynąć z nim w morze i zobaczyć tą rybę. Filip jedzie z panem zobaczyć tą rybę, rybę diugonia. Sama jestem ciekawa i bym popłynęła z nim. Co? Wow, tu mieszka bardzo duży krab.
Słuchajcie, na tej rajskiej plaży pan zrobił nam pyszne curry warzywne z ryżykiem. Wygląda po prostu cudownie i smakuje wyśmienicie. Lunchek na plaży niebiańskiej. Dzieciom bardzo smakuje to curry na rajskiej plaży. Jak to się smakuje ci curry? Bardzo pyszne jest. A co ci się podobało, jak nurkowaliśmy? In the water. Rybki. Rybki? Jakie były kolory? Żółte. Smakuje ci curry? Mhm. A jakie rybki ci się podobały w wodzie? Like the rainbow. Te kolorowe. Takie tęczowe były? Mhm. I co jeszcze widziałeś tam? Kraby. Kraby? Mhm. A duże były? Mhm. Słuchajcie, curry było niesamowicie pyszne. Nie wiem, czy to, że po prostu od rana nic nie jedliśmy i już zrobiliśmy się bardzo głodni. Pringles i chicken satay. Mhm, Tosia znalazła piękną muszelkę. Pokaż, Tosiu. It's perfectly shaped. Tosia, I found próbujemy it spring roll. When you were not eating. What? I found it when you were not eating. I found it first. Inny smak niż na kolancie, yes, zupełnie. I do, because when you were not eating. No, it's not that. So they look like. Widzicie? To jest meduza. Bardzo duży okaz. Ale są meduzy małe i meduzy duże. Ta jest bardzo duża. Mama! Huh? I told you. Mommy, that was what a chair's deal. Number chair's deal. Mhm. Tutaj, gdzie jest to czarne, o tutaj, to jest pewna duża ryba. Robiło się poruszenie na plaży. Właściciele knajpki idą zobaczyć, bo to jest coś takiego niezwykłego, co się tutaj wydarzyło nagle. Pan bierze kogoś do łódki, chyba Eliota, i płyną bliżej zobaczyć tą rybę. Już zapomniałam, Duginion chyba ryba się nazywa. To jest taka wielki morski stworek. Płyną zobaczyć. Tosia nazbierała pięknych muszelek. Na tej wyspie, na wyspie Kohai, są naprawdę piękne, prawda? Wow, to jest naprawdę piękne. I od z panem chcą zobaczyć takiego, to chyba jest po polsku morski słoń, ale próbują go z różnej strony podejść, a on im odpływa. Tosia może zrobić naszyjnik, bo muszelka ma dziurkę. Mamy właśnie pod następną wyspę. Ta wyspa nazywa się jak, what's the name? Koma, yeah? Koma. Koma, proszę. Piękne, duże skalne brzegi. Płyniemy przez, zobaczcie, przepływamy przez tutaj to miejsce. Like it? Do you have any jellyfish? No, there's like a thing to protect me.
Pan tutaj pomaga się ubrać dzieciom. Dzieci zakładają kamizelki. W ogóle ta łódka, na której jesteśmy, nazywa się Long Tail Boat, bo ma długi ogon. Tam widzicie, pan steruje takim silnikiem. Ale dla mnie ona ma też długi nos, więc mogłaby się nazywać zadziorny nos. Ale nazywa się Long Tail, czyli długoogoniasta łódka. Albo zadziorny nohal. Kamizelki się tak trzeba je trochę ścisnąć. I jeszcze dodatkowo trzeba pod nogami je przepchnąć. Taki ogon wisi, widzicie? U to się widzi taki ogon. I trzeba go między nogi wziąć sobie i zapiąć. Tosia, zapnij sobie ogon. Dokładnie tak, o. Widzicie? Bierze się ogonek i trzeba z przodu zapiąć. To po to, żeby ta kamizelka nam nie uciekła. A żeby kamizelka się lepiej trzymała, to tutaj się jeszcze tak ściska. Wtedy nie będzie nam tak strasznie pod brodę wchodzić i nie będziemy śmiesznie wyglądać. Także... Kadzia pływa. Jak tam rybki, Zygi? He says to give him one. Tutaj aż jest takie echo, jak się mówi. Nikogo tutaj zupełnie nie ma. Pusto. Pan zabrał nas na Koma, czyli taką wyspę, ale nikoguśko tu nie ma. Tam pewnie będą krabiki. Więc mama zbiera się znowu, żeby iść nurkować. Do zobaczenia za chwilę. Mami. Mama. Mama, when I go in the water and my hour stings, I'll just... Wejście jest dosyć trudne. Just jump in. No, just jump in. She sounds like a... Mommy, you sound like a chicken! Oh, no! Mama, you can't understand you. Sounds like a chicken. Mama, you can't understand anything what you're saying. I can understand. Wow! Wow, a ryby są! Chodź ze tu! Tu jest jeszcze lepiej, Filip, niż ten, niż tam, bo tyle jest takich dużo rybek, takie całe ławice wielkie. Oj, spalek. Było bardzo fajnie nurkować po raz kolejny, podziwiać rybki. Zaraz sprawdzę w internecie, jakie rybki dzisiaj spotkaliśmy na naszej drodze, a było ich całe mnóstwo. Dzieci również zauważyły, że woda w jednych miejscach jest dużo cieplejsza, a w drugich jest bardzo chłodna. Tak? Yeah. Woda jest zimna tam, gdzie są ryby, tak? If you put like your hands on your wrist, then your next to fishes will be warm. But if you put it towards the fishes, then it'll be cold. I told you that. Yeah. Czyli dzisiaj uczymy się o prądach morskich. Dopływamy właśnie do brzegu, do promenady na Kolancie. Wszyscy zasnęliśmy na łódce i przez godzinę spaliśmy. Fale nas bujały, pan bo budką kierował i po prostu oddaliśmy się całkowicie spaniu. Było to cudowne. Łódka jest zaparkowana, pan ją tutaj cumuje. Aleksander już gotowy do wyjścia. Patrzcie, ile tutaj jest meduz pływa. A tu myślałam, że to ryba jest, a to jest tylko ananas. Patrzcie, jakie tutaj olbrzymie. Widzicie to? Mamy naszą long tail, czyli łódkę z długim ogonem.
i zadziornym noskiem i idziemy do domu. Powiem, że uszy są zatkane. Nie wiem dlaczego, bo przecież pływaliśmy tylko po morzu. A tutaj idziemy promenadą. Promenadą na wyspę naszą. To jest nasza wyspa, Koh Lanta. Wieczorem ta promenada jest pięknie oświetlona i prowadzi do Starego Miasta. O Starym Mieście wam kiedyś opowiem, bo jest tu bardzo ciekawa historia. Ogólne wrażenia po wycieczce. Na pewno nie jest to wycieczka dla mniejszych dzieci lub dzieci, które mają problemy z chorobą lokomocyjną. Nasz Aleksander bardzo dzielnie to zniósł, ale większość czasu spędził po prostu w łodzi. Odważył się raz zejść do wody i popływać z nami w morzu, ale dalej nie czuł się zbyt dobrze, bo jednak pływaliśmy od wyspy do wyspy, więc cały czas robiło mu się niedobrze. Starsze dzieci, takie właśnie w wieku Tosi i Zygmunta, 8 lat, bardzo im się podobało. Najbardziej szukanie różnych rybek, szukanie różnego życia morskiego, podglądanie i tak dalej. Także dla nich jak najbardziej. Jest to wycieczka, która trwa praktycznie cały dzień. Jest bardzo przyjemna, ale wymaga też dużej siły fizycznej od kogoś, kto właśnie na nią idzie. Wdrapywanie się i schodzenie z łodzi jest trudne. Taka wycieczka kosztuje około, tam było dokładnie napisane na ulotce, 1000 batów od osoby dorosłej i 600 od dziecka. Mnie osobiście bardzo podoba się to, że tutaj wszystko jest tak bardzo zorganizowane. Nie trzeba samemu iść, szukać, wynajmować łodzi, próbować gdzieś popłynąć, chociaż można to zrobić. Po prostu zapisuje się na zorganizowaną wycieczkę, którą można również odbyć właśnie prywatnie, tak jak myśmy to zrobili. Prywatność tej wycieczki polega na tym, że jedziemy na jakąkolwiek wyspę chcemy i o której chcemy, kończymy lunch, czy po prostu zabieramy się na następną wyspę, lub też możemy wrócić do domu według własnego uznania. Jeżeli jedziemy z grupą wycieczkową, no to wtedy trzeba się liczyć z programem wycieczki, odwiedzać to, co jest zaproponowane i w odpowiednim czasie.